Druk numer 214 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wykonania rozporządzenia finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 15 Giszczewice do realizacji w latach 2012-2014. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa chodnika na terenie Zielonym Parku Tysiąclecia odcinek od istniejącego chodnika w rejonie roku numer 62 do tysiąclecia w kierunku ulicy Zaborskiego po istniejącym przedercie. Lata 2013, opracowanie dokumentacji, kwota 16,5 tysiąca złotych, roku 2014, budowa chodnika zgodnie z opracowaną dokumentacją 76 500 złotych. Podjęcie uchwały ma na celu poprzez wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego planu inwestycyjnego budowy chodnika w cyklu błędnym. To jest w bieżącej kadencji. Proszę o opinię Komisji Merytoryczną. Komisja Sportu. Nie opiniowała. Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie za. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury. Jednogłośnie za. Praworządności. Nie. Kultury i promocji. Nie opiniowała. Edukacji i młodzieży. Nie opiniowała. Pomocy społecznej. Opiniowała jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dziękuję. Proszę zatem o przyjęcie uchwały według druku nr 214 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa do wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 15 Giszczewice do realizacji w latach 2012-2013. Kto jest za? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 przyjął uchwałę nr 28/2014/2013. Dziękuję.